Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest sobota 13 tygodnia zwykłego i patrzymy na kolejny fragment 9 rozdziału Mateusza, wiersze 14-17. Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Właśnie, pierwsze co mi przychodzi, jak czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to właśnie taka refleksja, że Jezus jak wkracza, to jakby to używa się rozrywa, nie? Rozrywa to, co stare, nie? Doprowadza do tego, że to, co stare, po prostu pęka, nie? My mamy tendencję do budowania takich prowizorek, takich właśnie prowizorycznych rozwiązań, takich koślawych, krzywych, jakichś, wiesz, babel, które rzekomo funkcjonują, jakoś to wszystko działa. A kiedy wkracza Jezus, kiedy wkracza miłość prawdziwa, kiedy wkracza ten, który jest światłością świata, prawda? Kiedy wkracza rzeczywiście Jezus, to się nie może ostać. To po prostu nie może się ostać. Tak jak wieża Babel nie mogła się ostać, kiedy sobie przyszedł Pan Bóg obejrzeć tą budowę, to się wszystko nie mogło ostać wobec tego, który jest prawdą. Tak samo właśnie te wszystkie nasze życiowe różne prowizorki, różne tam, prawda, sznurkiem związywane jakieś nasze twory krzywe, koślawe, które według nas rzekomo funkcjonują. No, w zetknięciu z Bogiem prawdziwym, z miłością prawdziwą, to właśnie wychodzi prawda o tym wszystkim i to wszystko się rozrywa, psuje i w ogóle. I dlatego my bardzo często Boga prawdziwego uważamy za wroga, bo on nam te wszystkie prowizorki właśnie psuje. Tylko że on tego nie robi, że tak powiem, specjalnie. On nie przychodzi niszczyć, nie? To po prostu nie może się ostać, nie? To po prostu nie może się ostać, tak jak Jezus właśnie sugeruje w dzisiejszej Ewangelii. Nie ma szans, żeby to się ostało, żeby to właśnie, co koślawe, krzywe, nieprawdziwe, zbudowane na fałszu, na kłamstwie, na oszukiwaniu nawzajem siebie za plecami, na gadaniu za plecami na siebie nawzajem, prawda, jakieś takie różne rzeczy, na kombinowaniu, prawda, za plecami. Wiecie, na przykład dzisiaj jakoś tak mnie dotknęło, akurat tak myślę trochę o pewnej sprawie małżeńskiej, z którą miałem do czynienia dzisiaj. Prawda, że latami żona coś tam robiła za plecami męża, pozornie niby z dobrymi intencjami, prawda, się tak zapędziła, że w tej chwili nie bardzo wie, jak z tego wybrnąć, bo tego się nazbierało tyle, że jakby to przynieść teraz do męża, ona się teraz boi przyjść z tym do męża, prawda, bo tego jest tyle, nie? I nie wiadomo, jak teraz wybrnąć z tego, jak to mężowi przedstawić, jak doprowadzić do tego, żeby wyjść na światło prawdy, nie? I teraz jest lęk, nie? Że jak ja tu wyjdę z tym do światła, no to nie, mąż się wścieknie, nie wiadomo, co będzie, nie? Właśnie to jest ta pułapka, nie? Że my myślimy, że osiągniemy coś dobrego jakimiś szemranymi metodami, właśnie jakimś tam sznurkiem wiązanymi, sztachetami podpartymi, gdzieś tam kombinowaniem, ukradkiem za plecami, a to zawsze doprowadza do tego, że tak się zapętlimy, że nie wiadomo, jak z tego wybrnąć, nie? Jeszcze na dodatek uważamy, że to my jesteśmy tacy mądrzy i sprytni w budowaniu relacji, bo przede wszystkim Jezusowi chodzi o relacje i prawdę mówiąc, jak ja widzę, jak funkcjonuje Jezus, to on przede wszystkim wkracza i obnaża właśnie koślawość naszych relacji, nie? Tych relacji, które powinniśmy mieć, które powinny być jasne, czyste, piękne, nie? On obnaża całą koślawość, on wydobywa prawdę serc, nie? O co komu chodzi tak naprawdę, nie? Wydobywa prawdę o tym, jakimi jesteśmy egoistami, że my chcemy siebie nawzajem posiadać dla samego siebie, podporządkować sobie, prawda? I później wyłazi z nas cała nasza płatna miłość, nie? Że jak mi zapłacisz, jak robisz to, co ja chcę, to ja cię będę głaskał, będziesz moim przyjacielem, kochanym w ogóle i wszystko, bo robisz to, co ja chcę, jesteś jak laleczka do mojej dyspozycji, kiedy tylko chcę.
Natomiast jak okaże się, że ty masz swoją wolę, jakieś swoje plany, swoje życie, no to właśnie się zaraz... Właśnie tu wychodzi prawda o naszych relacjach. Nie? Kiedy Jezus przychodzi i budzi w człowieku świadomość, że jestem wolny, że mam prawo decydować, że mam prawo do swojego życia, mam prawo do swoich planów, mam prawo do swoich decyzji, mam prawo odpowiedzieć na pytanie, czego ja chcę, nie? To Jezus budzi w człowieku, to budzi w człowieku prawdziwa miłość, to poczucie, nie? Że jestem kimś. Właśnie to, co wczoraj mnie uderzyło w tej Ewangelii, Jezus przychodzi, widzi człowieka, widzi. Nie celnika, nie grzesznika, nie wiadomo. Człowieka widzi, nie? I to budzi w ludziach, nie? Jesteś człowiekiem, jesteś wartością. Ty jesteś wartością, ty jesteś wartościowy, ty jesteś wart miłości. Ty masz wolność, ty masz prawo decydować. Zobaczy, do jakiego stopnia Jezus się liczy z naszymi decyzjami. Kiedy przychodzi na świat, my podejmujemy taką decyzję, że nie mamy dla niego miejsca. Pokornie w stajni, na gnoju. Nie idzie do Jerozolimy, nie chcą go przyjąć. W miasteczku samarytańskim uczniowie Jakub i Jan reagują po ludzku. Panie, powiemy, żeby ogień spadł z nieba ich spalił. Gdzie? Jezus nie pozwala palcem tych ludzi tknąć. Ich decyzja. Bóg w swojej miłości dał nam wolność decydowania i On ma nam to odbierać. Nie? Prawda? Palcem nie pozwolił ich tknąć. Ominął to miasteczko. Do końca Jezus się liczył z naszymi decyzjami ludzkimi. Tak, do końca. I On to budził w nas, nie? Że ja mam prawo decydować, ja mam prawo zdecydować, co ja tak naprawdę chcę. Ja mam swoją godność, mam swoją wartość, ja otrzymałem od Boga życie po to, żeby je przeżyć, nie? Żeby je przeżyć, to życie, a nie żeby je podporządkowywać, prawda, oczekiwaniom innych. Nawet Bóg nie ma oczekiwań wobec mojego życia. Dawca mojego życia nie ma oczekiwań wobec mojego życia, ma tylko propozycje i wszystkie jego propozycje on czeka cierpliwie na moją decyzję, czy ja zechcę. On wszystko zrealizuje, ale czeka na to, czy ja zechcę. Zobaczcie na Maryję, nie? Bóg do niczego ją nie zmusza, nic jej nie narzuca. To nie jest tak, że jakby ona się nie zgodziła być matką jego syna, to teraz by kołki ciosał jej na głowie. Nie? Czy Bóg ci kiedyś kochał, ciosał kołki na głowie za to, że za mało się modlisz albo coś? Nie, sam decydujesz, ile się pomodlisz, ile nie. Ile zaczerpniesz, ile nie zaczerpniesz. Sam decydujesz, na ile wejdziesz z Nim w relację, na ile nie wejdziesz. Sam decydujesz, Bóg nigdy nie ciosa nikomu kołków na głowie. Ku rozpaczy tych wszystkich, którzy niestety wierzą w płatną miłość, bo dzisiejsza Ewangelia właśnie to jest problem płatnej miłości, nie? Dlaczego my pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? Nie? Dlaczego my mamy gorzej, a Twoi uczniowie mają mieć lepiej? Prawda? Zobaczcie, że drugi człowiek nie może popełnić większego wykroczenia, jak właśnie mieć lepiej. Nie? To jest bardzo szatańskie myślenie, że wszyscy mają mieć tak samo źle jak ja. Dokładnie tak rozumuje szatan, do tego chce doprowadzić wszystkich, że wszyscy mają mieć tak samo źle jak ja. Ja mam źle poukładane relacje, to wszyscy mają tak samo mieć źle poukładane relacje. Nie? Ja znam takie kobiety, co budują takie kluby, prawda, prawda, żon męczennic, czy odwrotnie też, prawda, mężczyźni mają taką tendencję. Nie? Jak ja to się męczę w moim małżeństwie, prawda. I teraz najlepiej, jakby wszyscy się męczyli tak samo jak ja. I nie daj Boże, ktoś się wybije, komuś jest dobrze w małżeństwie. Nie? Kurczę, jak mu to zniszczyć, nie? Jak mu to podważyć? Nie? Nie dość, że ja skaszaniłem swoje relacje, to na siłę będę wymagał, że ten drugi miał takie same relacje, żeby jemu było tak samo źle jak mi. I nie daj Boże, jak on ma lepsze relacje ode mnie. Nie? Zamiast się uczyć od niego, od tego, kto ma lepsze relacje, to nie, to ja to będę niszczył. To jest ciekawe, że ja wolę angażować swój wysiłek, swoje możliwości właśnie w zniszczenie komuś dobra, niż w nauczenie się, jak to dobro osiągnąć. Prawda? Że to dobro też jest dostępne dla mnie, nie? Tylko wystarczy sięgnąć po nie. Nie, to ja wolę niszczyć, nie? Byle nie sięgnąć. Byle nie skonfrontować się ze sobą samym, nie stanąć w prawdzie przed sobą samym, nie? Przed sobą samym. I się przyznać, że ja wiele rzeczy skaszaniłem, ja potrzebuję wziąć się za siebie. Nie, to ja będę brał się za wszystkich dookoła. Tak, będę nawracał wszystkich dookoła, będę wszystkich dookoła nauczał, prawda? Przekonywał i w ogóle, ja będę wielkim społecznikiem, bo ja muszę wszystkim pomóc, nie? Tylko byle się nie skonfrontować ze sobą samym, prawda? Nie stanąć w prawdzie przed sobą.
Właśnie, na szczęście jest jeszcze tak zwane życie, które obnaża prawdę o mnie i ono pokazuje, nie, jakie są owoce mojego życia, dokąd to prowadziłem. Nie? Na przykład w przypadku małżonków, rodziców, to często właśnie takim odbiciem są dzieci, relacje małżeńskie. Jak wyglądają twoje relacje małżeńskie po już tam latach małżeństwa? Nie? Nie? Dokąd doprowadziłeś swoje dzieci? Nie? Jak to wszystko wygląda? No wykaż się, jeżeli chcesz tak wszystkich naprawiać, no to się wykaż, no pokaż. Nie? Jezus pokazuje, nie? Jakie ma relacje. On pokazuje, jak potrafi kochać, do jakiego stopnia potrafi kochać, jak się potrafi pochylić nad drugim człowiekiem, prawda? Jak potrafi wytrwać w miłości nawet krzyżowane. Prawda? On to pokazuje, proszę bardzo. Nie? Nie? Pokazuje, co potrafi zrobić z człowiekiem, jak potrafi pochylić się nad człowiekiem upadłym. Nie? Nad człowiekiem upadłym, postawić go na nogi, doprowadzić do tego, że zwykły Szymon, jakiś grzesznik, prawda, z nad jeziora Galilejskiego staje się skałą kościoła. Nie? Nie? Potrafi doprowadzić swoją miłością do tego i to się dzieje na przykład na moich oczach, że Jezus potrafi doprowadzić swoją miłością do tego, że ludzie, którzy tam gdzieś latami potrzebowali brać różne tabletki od psychiatry, chodzić na terapię, na różne rzeczy, nagle psychiatrzy, terapeuci stwierdzają, że panu to nie jest potrzebne. Nie? Znienacka nagle odkrywają, że ten człowiek no już nie jest potrzebny. Nie? Miłość leczy człowieka, miłość. Nie? Miłość, a nie zazdrość, zawiść, chęć podporządkowania, takie różne rzeczy. I to jest właśnie to, nie? Czemu my pościmy, oni nie poszczą? Bo to jest właśnie wyznawanie płatnej miłości. Muszę sobie zasłużyć na miłość, nie? Zasłużyć, prawda? I to jest właśnie to zgorszenie, które dotknęło Jezusa, nie? Że On tak kocha za darmo. Jak On tak może kochać za darmo? Dlaczego Jego uczniowie nie muszą pościć, żeby On ich kochał? Że On tak po prostu kocha. To trzeba zniszczyć, zabić. I te tendencje będą się pojawiać nawet po zmartwychwstaniu. To święty Paweł będzie wytrwale walczył z tymi tendencjami, z takimi próbami nawrotu do tego, co stare, nie? Utopienia właśnie w niewoli prawa, nie? Że ty musisz spełniać zobowiązania prawa, ty musisz się wykazać, dopiero wtedy uznamy, że cię Pan Bóg kocha. A Jezus przyszedł pokazać coś zupełnie nowego, że tu nie chodzi o zaliczanie, zasługiwanie, kupowanie sobie miłości, życie w ciągłym lęku, że jak mi się noga powinie, to mnie kara spotka. Nie, tylko Jezus zaprasza do relacji, nie? Mówi o oblubieńcu, o Panu, do relacji oblubieńczej, prawda? On przychodzi, chce uwieść swoją miłością, tak, uwieść, żebym ja wszedł z Nim w relację, z miłości był szczęśliwy w tej relacji, prawda? Tak szczęśliwy, żebym tak zależało na tej relacji, do głowy nie przyjdzie z tej relacji wychodzić. Że ta relacja z Jezusem też nie polega na rób ta, co chce ta, tylko polega na trwaniu w tej relacji, ale ja chcę trwać właśnie na podstawie mojej decyzji, że mi jest tak dobrze, jestem tak szczęśliwy w tej relacji, że chcę trwać w tej relacji. Owszem, ta relacja z Jezusem nie zawsze w naszym ludzkim rozumieniu jest cukierkowa, dlatego Jezus mówi, jednak będą pościć, ale nie dlatego pościć, żeby zasłużyć na tą relację, tylko wytrwać w tej relacji. Że ja chcę tej relacji, właśnie tej relacji chcę, tej relacji, gdzie doświadczyłem prawdziwej miłości, tak, która mi przywróciła poczucie wartości, godności, która postawiła mnie na nogi. Chcę tej relacji, tak, i chcę trwać w tej relacji. Nawet jak przychodzą wahnięcia, jak przychodzą chwile trudne, ja chcę w tej relacji trwać. Ta relacja jest dla mnie najważniejsza. Mi do głowy nie przyjdzie w ogóle z tej relacji wychodzić, zrobić coś, co by naraziło tą relację na szwank. Właśnie to jest nowość, którą Jezus przynosi. Tak, tylko właśnie trzeba zdecydować w życiu, która relacja dla mnie jest centralna, nie? Która jest centralna. Oczywiście, że centralna to powinna być relacja z Jezusem, a teraz pytanie, która następna jest w moim życiu, powinna być relacją centralną. Nie, nie da się być we wszystkich relacjach naraz, nie? Zwłaszcza, że prawda, ludzie tego świata mają tendencję do budowania relacji na zasadzie miłości płatnej, że ty musisz płacić za moją przyjaźń. Jak prawda nie zrobisz tego, co ja oczekuję, no to już prawda ja cię będę w jakiejś formie karał, narzekał, ciosał ci kołki po głowie. Nie? Właśnie, więc trzeba zdecydować, właśnie, bo jeżeli będę żył w nastawieniu, żeby płacić wszystkim dookoła za relację, to pomału odkryję, że jestem bankrutem, że nie jestem w stanie zapłacić wszystkim za relację. Więc ja tak sobie myślę, że te centralne relacje to powinny być te, w których doświadczam miłości prawdziwej. Nie? No ale to
każdy z nas musi sam zdecydować, które relacje dla niego są ważne, centralne, najważniejsze do podtrzymywania, prawda? No właśnie, każdy z nas musi sam zdecydować, w jakim kierunku w życiu chce iść, nie? Bo każdy z nas ma swoje życie własne do przeżycia i to ja przeżyję to życie. Nie ludzie, nie kibice, prawda? Nie ci, którzy formułują wobec mnie jakieś oczekiwania. Ja nie dostałem życia po to, żeby moje życie układać pod oczekiwania innych, nie? Żeby żyć życiem innych. Ja mam przeżyć swoje życie, ja zdam sprawę, to ja będę żył tym życiem, ja poniosę konsekwencje moich decyzji, ja zdam sprawę z mojego życia, nie inni. Prawda? I to jest cała bieda, bo my też lubimy wpadać właśnie w taką manię, nie? Że podporządkowywać się pod oczekiwania innych, żeby zasłużyć na życzliwość innych, prawda? Tylko później masz życie rozszarpane, bo ten chce tego, tamtego, jeszcze ktoś inny czegoś, nie? Naprawdę to nie są przyjaciele, którzy każą sobie płacić za przyjaźń, prawda? Którzy każą sobie płacić, którzy nie szanują tego, że Bóg daje życie, On jest dawcą życia i On szanuje to, że dał mi to życie i pozwala mi to życie przeżyć tak, jak ja sam zdecyduję. Tak, oczywiście zaprasza do czegoś, a to jest zawsze zaproszenie i zawsze jest miejsce na moją decyzję. Prawda? Natomiast jeżeli nie zostawia się miejsca na moje decyzje, jeżeli ma się mi za złe, że ja podejmuję swoje własne, wolne decyzje, że ja chcę moje życie przeżyć tak, jak ja chcę, tak, jak ja zdecyduję, prawda? Jeżeli mi się kołki ciosa na głowie, prawda? I się mnie poniża i próbuje się mnie podporządkować, to nie jest miłość. Bóg tak nie działa. Jezus przychodzi i zaprasza, tak. Nawet jeżeli ja robię bagno ze swojego życia, to nigdy nie robi nic na siłę. Przychodzi i zaprasza, tak jak właśnie Mateusza. Przede wszystkim przychodzi i kocha, nie? Przychodzi i kocha mnie na dnie mojego upadku, tak jak Mateusza. Właśnie i to było dla wszystkich bulwersujące, że Jezus po prostu przychodzi, kocha i zaprasza. I że zaproszony, jeżeli da się zaprosić, to nagle widać, że on żyje szczęśliwy. Nie? I wszystkich to kurczę boli, że on jest szczęśliwy. Nie? Jak on może być szczęśliwy? Powinien żyć tak samo udręczony jak my. A właśnie nie dostrzegamy, że jesteśmy zaproszeni do takiego samego szczęścia, że możemy mieć takie same relacje, tylko trzeba wziąć siebie i zabrać się za swoje relacje, zabrać się za swoją relację z Jezusem, żeby się nauczyć kochać tak, jak on kocha. I wtedy ja sam będę szczęśliwy w moich własnych relacjach. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.